Jestem prawo. Masz prawo. Ojeju. Pinch. Czemu strzeliłem właśnie drugiego słowa buja? Dobra, teraz musimy... Nie, bo to jest jakiś... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest z nami InSake. Hejka. No i tak się okazało, że przez przypadek zobaczyłem, że jestem top 1 player w Polsce na Snowdayu. Śmiesznie, bo w sumie top 1 i top 2 tak na jednym miejscu nie zmieściłem. Więc stwierdziłem, że nowym Battle Passem zagramy właśnie w Snowdaya. I przy okazji dokończymy placementy. No i widziałem InSake'a, bo nie było nikogo innego. Powiedz no, coś o sobie. Gram w Rocket League na klawiaturze. Nie no, to było zbyt mocne, to chyba będzie trzeba wyciąć. Nie wiem dlaczego, ale szukam tego meczu za długo. Nie no, co jest? O, jest! Joining Blue! Nie wiem ile to trwało. Korzystając z tego, że udało się odpalić mecz, mam parę ogłoszeń na początku, a ogłoszenia to chyba jest to, co każdy lubi. Otóż pierwsze ogłoszenie jest takie, że rozciąłem sobie palec, więc... więc nie oczekujcie, że będę dzisiaj używał drąga. Co? Że będę... Nie wiem, co będę, ale rozciąłem sobie palec i boli. No, to przez InSake'a było generalnie. A, Edek chciał na hita robić chleb tostowy. Znaczy, wiecie, bo chciał się na hita, chłop. No, chciałem rozciąć zdenerwowany bagietkę i zamiast bagietki palec rozciąłem. Dobra, to pierwsze ogłoszenie już było. Drugie ogłoszenie jest takie, że ostatnio jest mało materiałów z gameplayu, ponieważ cały czas lecę w internecie z telefonu, bo jeszcze nie mam Wi-Fi w mieszkaniu, do którego się przeprowadziłem. Dlatego niedługo się zaczną pojawiać może nawet streamy. A trzecie ogłoszenie jest takie, że w sumie dołączyło bardzo dużo osób na Discorda i może dołączyć jeszcze więcej, jak chcecie. Dobra, to zapłaciłem swój token, czyli bramkę. Dzisiaj gram Battle Passem. W sumie nie grałem nim jeszcze ani razu w nic. Wygląda śmiesznie. Jak założyłem tą czapkę, to mi się wydaje, że jest ogromna. No i pokazuję na niej hashtag 1, ale jak wiadomo, tyle przegrywamy, więc... Ej, free bracelet! Krążkujesz? Tak, chciałem wykrążkować free preseta na krążku. Generalnie nie możemy przegrać dzisiaj wszystkich spotkań, bo tytuł odcinka będzie kłamliwy. Nie, bo jeszcze samo, bo ja to może być ciężko. Proszę cię, forę trzeba dać. To jeden zobowiązuje do dawania. Masz? O kurczę, tak. I co, jest moje auto było tyłem, a ja myślałem, że przodem jest i tak się właśnie dziwnie obracało. Dobra, musimy zrobić jakiś pro-gamer move, czy tam pro-gamer playa. No i pitcha w lewo. Dobra. Ojeju. A mi się ślizga palec na drążku. Drążek to jest? Jak to się nazywa? Analog. Czemu ja to nazywałem drążkiem? Jednak plaster na palcu to nie jest takie łatwe. Mam to. O, nie mam tego. Późno. Mówisz, no. Mocarny pinch. Dobra, pinchujesz od tym busikiem, tak jak swoją bramkę. Tak jak swoją, tylko że w drugą. No nie, jak to w ogóle weszło? Tego nie kopnął. Jestem prawo. Masz prawo. Ojeju. Pinch. Czemu strzeliłem właśnie drugiego słowa buja? Ale co? Dobra, mam intro. No masz intro. Niesamowite. Jak mówiłem, że masz zrobić pincha jak swoją bramkę, to nie chodziło mi o to, że masz strzelać swoją bramkę. A ja nie słyszałem jak w swoją bramkę, tylko w swoją bramkę. Ale to jest najbardziej beznadziejne spotkanie w historii Snowdaya, a dwa samobuje pincha na swoją. Cześć. Nie, to może strzelaj do tyłu. Dobra, mówiłem, że ma być intro i jest intro. Prościutko, przepad, pierwszy mecz jeszcze. Dobra, teraz musimy... Nie, bo to jest jakiś super... Dobra. Jak widzi, generalnie tutaj mieć na uwadze, że top 1 w Polsce, ale za dużo osób nie gra w Polsce w Snowdaya. Trzy samoboje strzelili. Okej, znalazło nam drugie spotkanie. Może tym razem powtórzymy nasze wyśmienite wystąpienie w pierwszym meczu. I nie strzelajmy, nie strzelajmy już trzech samobójów.
Ale to z Goles, żartowałem. Nie wiem, czy busik jest najlepszym pomysłem na ten tryb, ale jest najlepszym pomysłem na ten tryb. No, proszę, ja ci odpowiedz. Dobra, teraz ja piczuję. Oj, myślę, że coś piczuję w bramkę. Dobra, dawajcie. Jest! Wygrywamy! Jest! Ale z nim sklepałem tą akcję. Pa na to, pa. Ale klepka, nie no, profesjonaliście, do lewo. No, dawaj, to jest gol! Co? Oj, nie, jakie zlagowane to w ogóle było mnie. Nie, to jest in. Nie, czemu ktoś wyjechał z bramki? Nie, no wracamy do przegrywania. O. Ależ oni grają. No to są jednak. Widać ten skille z sezonu 14 Grand Champion. To jest zawodowiec. Masz. Mam to. O kurde. Ale kurde, Incyk to chyba jest krążkowym ziomem. A wiem, co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć, że po tym meczu zobaczymy, jaką rangę dostaniemy. Po placementach, dlatego nie wyjdziemy, jak nie zapomnę. Przypomnę ci, jak ja nie zapomnę, co ty na to? Ty zapomnisz, to przypomnisz, a jak zapomnisz? No to ci nie przypomnę, prosta piłka. Prosty krążek? Prosty krążek. Dobra, nie robię już tego, zupełnie nie mogę wyczuć tego busika. Czy to wielka chwila na dość asystę? Dobra, gol. Jest! Edek strzelił busikiem. Nie no, taki dobry mecz to chyba będzie trzeba jeszcze trzeci zagrać. Jakbyście się zastanawiali, to na krążek lepiej w długość auta inwestować niż w wysokość. Bęk! Siedzi? Nie. Nie no. A w tym meczu nie strzeliliśmy samoboje, jestem pod wrażeniem. Insane, kurde. Ale kok. Tryhard Karim gra i od razu. No ten mecz to jakiś popisowy chyba. No, popisowa totalna. O, GG. Dobra, to trzeci mecz musi być, ale nie wychodzimy zobaczyć rangi, o których nic jak nie przypomniał. Zapomniałem. Team GG. Nie no, typie. Myślisz, że cię dodamy do teamu? Proszę cię. O, GC. GC 1, dywizja 2. Dodajemy go? No, lecimy z nim. Dobra, dodajemy tego teammate'a. Jak widzicie, werbowanie teammate'ów na Snowdayu jest bardzo proste. Może umożliwić szybszemu wyszukiwaniu gierek. Dobra, mecz numer 3, tym razem no, będziemy bez litości, myślę. Dawaj, insane. Oj, OS? O, ale że nie S? Zez? Nie S. Nie siedzi! Nie, sfejkował! OS? O! Nie! Nie wierzę. Najgorsze jest to, że nie widzisz przodu tego auta, ja nie wiem, kiedy uderzy. Ale panu ostrzegam, skaleczony palec. Zdecydowanie fajnie by się grało, jakbym widział przód swojego auta. To jest chyba największy minus tego busika, ale śmieszne dźwięki przynajmniej wydaje. Jeszcze sobie tą czapkę założyłem, żeby tym bardziej nie widzieć. O, nie ma boosta! O, jest? Czy on strzelił samobuja? Czyli odwdzięczył się. Jak widzicie, tak wyglądają top 1 w Polsce, poziom tak wygląda. Trzeci mecz i już chyba szósty samobój łącznie. Z tymi przeciwników. No, problemo. Nie no, to jest padak. Soko z Gumiago, krążek. Co? In? Nie. Proszę cię, to mój strzał był. Co ty oczekujesz, że to będzie in? O nie, nie mówię. Nie no, stwierdzam jednogłośnie, ten busik się do niczego nie nadaje. Przynajmniej nie do Snowdaya. Nie widzę, jednej trzeciej mega. Dawaj, Insake. O, co? No, Redek? Jest, dobre. Weszło. Zero boosta, ale wiara nie przeszkodzi mi. No, tutaj no, sobie dopowiedzcie. Może jeszcze akcja, Edek? Edek? Dawaj. Dawaj! Nie! No nie, no tak blisko. Generalnie jakbym miał podsumować, to w hokeja nie grajcie tym busikiem, a już na pewno busikiem z tą czapką. Ale myślę, że jako tako odcinek był sympatyczny. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, lajkucji. Nie wiem, czy jest coś takiego. Nie wiem, czemu się zastanawiam, czy jest coś takiego, ale dziękuję Insejkowi, że był z nami. Elo, elo.